Ile grasz w kosza? Czy grasz w drużynie? Moja historia z koszem. Siema, tutaj Paweł. Aż dziwnie tak się witać, bo jakby nie robię takich luźnych filmów nigdy. Jako że na karcie społeczności, jak powiedziałem, żebyście zadawali pytania, to nie było ich za dużo, to też prywatnie do was pisałem. Ponieważ koresponduję czasami z widzami na Instagramie. Zwykle jak chcą ode mnie jakiś porad o koszykówce. Jeżeli ktoś z was też chciałby zadać mi parę pytań, to niech napisze. Aktualnie robię to za darmo, mimo że ludzie za to biorą zwykle pieniądze, więc może to być też oferta, która się kiedyś wyczerpie. Więc ja bym brał okazję, dopóki jest. Ile grasz w kosza? Czy grasz w drużynie? Moja historia z koszem. Skąd wiedza i w jakim klubie grałem? To ciężkie pytanie, ile ja tak naprawdę gram w kosza. Teoretycznie regularnie na treningi chodziłem od 13 roku życia, a mam zaraz 20, ale tak naprawdę, żeby sobie grać, to już wcześniej mi się zdarzało. Trenowałem w katowickim klubie UKS 27. No cóż, początki były ciężkie. Żeby mieć pełny obraz, to muszę wam opowiedzieć jeszcze jedną historię. W ostatniej klasie podstawówki poszedłem na szczepienie. I dlatego, że panie zauważyły, że byłem otyły, to kazały mi wejść na wagę przy okazji. I tam moja waga w wieku 12 lat pokazała 90 kg. Przy niecałym wtedy 1,70 m. I wtedy dostałem szoku. Zawsze byłem grubiutki, raz bardziej, raz mniej, ale wtedy już było bardzo źle. Więc zacząłem się intensywnie odchudzać i w momencie pójścia na treningi w lato już ważyłem 70 kg. Mimo, że to szczepienie było chyba w wiosnę. I to był mój pierwszy błąd jako dziecko, że za szybko zrzuciłem kilogramy i że nie trenowałem w żaden sposób siłowo i tak w sumie byłem strasznie słaby po tym. Co oznaczało, że miałem problemy ze swoją motoryką, które już się ciągnęły przez cały czas. Ale no trenowałem sobie i nawet nie załapywałem się do składu w pierwszej klasie gimnazjum. I tutaj również trzeba wypunktować pewien problem szkolenia, ponieważ ja wtedy już miałem z 1,70 m, coś takiego, a jakby inne dzieciaki nie miały tyle. Więc byłem trochę wyższy od graczy obwodowych przy sobie, więc trener uznał, że może będę dobrą czwórką albo piątką. Więc po pierwsze, mimo że nie za bardzo urosłem, ponieważ mam z 1,72 m może, albo 1,70 m, to bardziej potrafię ruchy podkoszowe niż cokolwiek innego. I no, okazało się, że również wśród tych dużych było miejsce w składzie już zajęte. Dlatego pierwsza klasa to praktycznie brak gry. W drugiej paradoksalnie chyba najwięcej grałem, a co najważniejsze, przez ten cały czas bardzo dużo trenowałem sam. I już wtedy najcelniej rzucałem z wyskoków całej drużynie. Ale pomijając to, że nieoptymalnie trenowałem, to problem był taki, że nie miałem doświadczenia w grach. Ale takie poważne myślenie dopiero miałem w trzeciej klasie. Naprawdę dużo trenowałem, doszła siłownia. W ferie zimowe zdarzały się dni, gdzie doliczyłem się 12 godzin treningu u mnie. Ale no, dalej ten trening nie był optymalny i nie przychodziłem na boisko wiedząc, co dokładnie mam zrobić, tylko sobie tam najczęściej rzucałem coś po prostu. Wtedy też nadeszły kontuzje. Ponieważ dużo trenowałem na siłowni i naraz dużo trenowałem kosza, więc najpierw sobie podkręciłem kostkę, uznałem, że nie będę odpoczywał i przeszło to na kolana, biodro i tak już do końca. No i pod koniec mojej trzeciej klasy gimnazjum poszedłem na testy sprawnościowe do liceum sportowego. Rozmawiałem z trenerem, który mi powiedział, że jestem jedną z tych nielicznych osób, co może wejść do szkoły tylnym wejściem i mimo niezdania testów dalej mogę tam normalnie aplikować. Ale no, ja się rozmyśliłem, poddałem można powiedzieć, moja psychika była już doszczętnie zniszczona i od tamtej pory w ogóle nie trenuję koszykówki. Oczywiście potem dalej trenowałem na siłowni, potem kalistenikę, potem znowu na siłowni, potem lockdown i w sumie mało trenowałem, ale cały czas udawało mi się trzymać jakąś formę, robiąc głównie pompki. I to tak się ciągnie aż do listopada tego roku, gdzie uznałem, że pójdę na siłownię i będę starał się ćwiczyć wyskok. Gdzie długo testowałem ćwiczenia, co mi odpowiada, a co nie, aż nie wyrobiłem sobie jakiejś rutyny. Mój trening wyskoku to 3 do 4 ćwiczeń plyometrycznych, bo mimo, że jest ich od groma, to chcę się trzymać jakichś podstaw, plus ćwiczenia na nogi zwykle z wykorzystaniem jednej na raz, czyli przysiady bułgarskie albo wykroki. Ale również trenuję górę ciała, mam nadzieję, że widać, głównie dla siły i trochę estetyki. Możliwe, że zacznę bardziej poważnie podchodzić do treningu wyskoku, ale do teraz tego nie robiłem. Skąd ja mam tyle wiedzy na temat koszykówki? Po pierwsze, trenowałem przez jakiś czas, po drugie, nauczyłem się na swoich porażkach, ponieważ mocno je przeanalizowałem, co było nie tak, a co było dobrze. Często nachodzi mnie w głowie, co by było, gdybym na przykład wiedział, jak trenować wtedy. Zacząłem nawet ten kanał z myślą, żeby nikt nie popełnił już tych błędów, co ja. Bo do tej pory wiedza, jak trenować, była raczej dla ludzi, co mają pieniądze na trenerów do zajęć indywidualnych, a te zajęcia potrafią kosztować po paręset złotych za godzinę. Więc chciałbym zmniejszyć różnicę między tymi, których rodzice mają pieniądze na to, żeby wkładać w ich pasję, między tymi, których rodzice na przykład nie chcą albo nie mają tych paruset złotych na to, żeby wkładać w trening koszykówki. Więc trochę moim celem na początku było pomóc takim osobom, czy to teraz robię to za darmo, czy może kiedyś wam przedstawię za 2-3 dychy jakiś skup wiedzy. No i czy gram w jakiejś drużynie? Nie. Ale to nie oznacza, że moja wiedza pochodzi tylko z tego, co sobie przemyślałem na temat swojej kariery koszykarskiej. Tylko tak naprawdę ona mnie nauczyła o to, jakie te
tematy na przykład fajnie byłoby poruszyć. No i potem myślę sobie, że fajnie byłoby omówić, jak Carmelo się rusza na boisku, ponieważ jest mistrzem pozycji potrójnego zagrożenia, więc nie wymyślam sobie z głowy, tylko zrobiłem dokładny research. Zobaczyłem sobie zagraniczną analizę, zobaczyłem sam, jak gra, wziąłem tą wiedzę, zmiksowałem i wydałem wam. Więc jak mówię coś o treningu koszykówki, to zwykle jest to zresearchowana właśnie wiedza, a nie jakieś moje wymysły z dupy. I właśnie, co z poradnikami? Aktualnie, jak widać, nie cieszą się największą popularnością na kanale, jednak mam plan na wiosnę, po pierwsze, żeby dać wam właśnie nowe poradniki, ale po drugie dać wam coś zupełnie innego, co byłoby zbiorem wiedzy, jeżeli chodzi o trenowanie koszykówki. To by było na tyle z pytań, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzu. I no, dziękuję za wszystko. Na razie.